Nie no, nie nagram tego. Dobra, jeszcze raz. Witajcie, roślinne świry. Od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy mówię, że ten światek anturiowy mnie trochę męczy. Nie same rośliny, tylko to, co się dzieje dookoła sprzedaży. To, o czym będę za chwilę mówić, to nie są nowe rzeczy. Rozmawiałam z osobami, którzy uprawiają anturia naprawdę od wielu lat i mają dużo większe doświadczenie niż ja i mówią, że to było i będzie. Tylko teraz jest to na dużo większą skalę, ponieważ anturia są dosyć popularne. Myślę, że teraz jest dosyć duży hype na anturia, nie tylko w Polsce, ale też w sumie na świecie, bo i w Stanach, i w Azji, i w Europie. I sami widzicie tytuł, więc nie będzie to najmilszy film. Od razu wam powiem już na samym początku, że nie będę mówić nazw sklepów, nie chcę tego robić z wielu przyczyn. Oprócz jednego sklepu, o którym temat jest ogólnodostępny na grupie anturiowej europejskiej i wypowiada się tam sam właściciel, więc myślę, że nie będzie problemu, że i ja o tym powiem. Zresztą wątpię, żeby mnie tutaj wyczaił, przetłumaczył sobie film i żeby miała z tego powodu jakieś problemy, chociaż czemu miałabym mieć, skoro będę mówić prawdę. Dziś będę mówić o zdecydowanie przykrych rzeczach, o oszustwach, o naciąganiu, o zarabianiu na ludzkiej niewiedzy też i o marzeniach z drugiej strony, również tych osób, które sprzedają swoje anturia, mając nadzieję, że jest to coś innego, może z powodu niewiedzy, a może z drugiej strony również przez to, że chcą zwyczajnie zarobić. Nagrywam ten film kolejny raz, już wczoraj go nagrałam, zaczęłam edytować. Nie wyszedł do końca tak, jakbym chciała, nie wiem, czy ten wyjdzie tak, jakbym chciała, no ale ten już pójdzie. Po prostu ten już musi pójść, bo chcę zacząć rozmowę na ten temat. Mam nadzieję, że szerszą. Chciałabym, żebyście się również wy wypowiedzieli na ten temat. Temat anturiów jest specyficzny, ponieważ anturia bardzo łatwo między sobą się zapylają. W sekcji Cardiolonchium, tej najbardziej popularnej, jest kilkaset anturiów. Bardzo łatwo robić hybrydy i na początku siewki anturiów wyglądają praktycznie wszystkie tak samo. Czasami bardzo długo mogą wyglądać tak samo. I to jest idealny sposób na to, żeby naciągać ludzi. Ale zanim przejdziemy do nasion i siewek, to chciałabym powiedzieć o czymś innym, też w sumie ważnym i też to się troszeczkę teraz jeszcze dzieje, chociaż już nie na taką skalę. Czyli po pierwsze takie trochę ukrywanie dostawców, skąd się bierze rośliny, a po drugie sprzedawanie roślin importowanych w bardzo wysokich cenach, ale takich importowanych, już samo to, że w bardzo wysokich cenach zaraz po imporcie, to jest nie fair, ale takich roślin z importu, które sami możemy zamówić ze świata, nie mając żadnych uprawnień, czyli na przykład z ekogenery. No i dobra, cofnijmy się kilka lat do tyłu, nie wiem, ze 4 co najmniej, nie liczyłam tego tak dokładnie. I wtedy ja zaczęłam wchodzić w świat droższych roślin, anturiów, filodendronów. I wtedy ściąganie roślin ze świata w ogóle nie było tak popularne. Zajmowali się tym tacy sprzedawcy i ogólnie nikt nic nie wiedział. To znaczy, sporo osób wiedziało, ale tacy zwykli ludzie jak ja, no to nie mieli pojęcia, skąd się biorą te rośliny. To w ogóle była taka totalna tajemnica. Ludzie się czasami pytali na grupach, gdzie kupić takie rośliny? Nic. Bardzo często była taka odpowiedź, że nie podam danych mojego dostawcy. A na przykład ten dostawca to była Equagenera. Jak wiecie lub nie, jeśli nie wiecie, to mówię wam jeszcze raz. Z Equagenery, z Ekwadoru można zamawiać rośliny bez żadnych uprawnień. Płatność jest banalnie prosta przez PayPal lub przez przelew bankowy i po kilku tygodniach te rośliny u was są. Jeśli nie chcecie zamawiać roślin z Ekwadoru, to Equagenera ma też sklep w Niemczech. Możecie zamówić rośliny z Niemiec, które zależy jak traficie, ale bardzo często są już tam przez jakiś czas, czyli no powiedzmy, że troszeczkę są dostosowane bardziej do tych warunków europejskich, chociaż one oczywiście są w szklaniach, więc i tak mogą przeżyć jakiś szok. Wracając, więc wtedy, te kilka lat temu, to było tak, że jakaś grupa osób, kilkanaście, już teraz nie pamiętam, ściągała rośliny z Ekwadoru i sprzedawała je w
kosmicznych cenach. Po prostu w kosmicznych cenach. I ludzie to oczywiście kupowali, ja zresztą też. I tutaj to są moje doświadczenia. No właśnie swoją drogą, zanim nagrałam ten film, poprosiłam na mojej grupie Roślinne Świry i na Instagramie, żebyście wy, moi obserwujący, oglądający, wspierający, napisali swoje doświadczenia z oszustwami anturiowymi, czy z jakimiś takimi, powiedzmy, niedociągnięciami. I napisało do mnie kilkadziesiąt osób. Wiele historii się powtarza i będą te historie tutaj oczywiście. Nie wszystkie historie, które wam opowiem, są moje, więc bardzo wam dziękuję za tą pomoc, bo o wielu historiach wiedziałam, ale na przykład nie wiedziałam, że są na tak szeroką skalę. No, więc wracając. Kto pamięta te dzikie czasy, ten wie, była taka sprzedawczyni. To było szaleństwo, no po prostu ona ściągała te rośliny i właściwie już następnego dnia takie zupełnie nieprzystosowane do naszych warunków szły dalej. W tamtych czasach też raz zostałam oszukana. Ogólnie oszukana tak, że wiem, że to było oszustwo. No dobra, jedna to było takie pół oszustwa, że może ktoś miał nadzieję, ale ja to odbieram jako oszustwo. No więc tak, oszukana byłam trzy razy. Także jestem pewna. Są też takie sytuacje, których nie jestem pewna. Ten film będzie bardzo długi, to od razu wam mówię, to będzie mnóstwo historii, więc możecie sprzątać przy tym, bo nic wam nie będę pokazywać oprócz jednej rośliny. Ale to widzieliście już ją wielokrotnie. Więc spokojnie, bez odkurzacza, ale możecie zmywać i sprzątać i, nie wiem, myć okna. No więc wracając. Ten pierwszy raz był taki bardzo bolesny i ja się poczułam skrzywdzona wręcz. Raczej się tak nie czuję, bo ja jestem taką twardą osobą. Jeżeli ktoś coś mi źle robi, to może mi być przez chwilę przykro, ale raczej sobie myślę, że no głupia byłaś, to masz. No i wtedy to była właśnie taka sytuacja. Ja jeszcze wtedy nie zamawiałam roślin z Ekwadoru. Nie to, że nie wiedziałam, jak to zrobić, ale tak sobie myślałam, że tyle roślin naraz zamawiacie, to bym chciała jedną. No i właśnie była taka sytuacja, że pewna osoba zaproponowała mi, że mogę dołączyć do takiego zamówienia. No i tam po jakimś czasie przyjdzie roślina. No i ja byłam taka super szczęśliwa. No i sobie zamówiłam. Dużo czasu minęło, no i nagle wiadomość, że musimy porozmawiać. Telefon, że no niestety, ale ta moja roślina została zmasakrowana w przesyłce, ale żebym się nie martwiła, dostanę natychmiast zwrot całych pieniędzy. I ja wtedy byłam tak niedoświadczona, bo teraz to może bym powiedziała, dobra, wyślij mi tą roślinę, ja ją sobie ogarnę, no ale to były początki moje z anturiami. No i ja się tak trochę bałam, stwierdziłam, no dobra, no to co, no nic nie straciłam, w sumie kasa do mnie wróci. No i wróciła, ale po jakimś czasie komuś tam powiedziałam o tej sytuacji i po jakimś czasie wyszło, aż mi wstyd o tym mówić, że można być takim człowiekiem. Po jakimś czasie wyszło, że ta roślina to nie była zmasakrowana w parce. Paczka zwykła genery, tam ogólnie rośliny nie są zmasakrowane. Tam był przerwany liść, ale roślina przyszła ogromna i została sprzedana gdzieś tam komuś prywatnie 4 razy drożej niż ja kupiłam. No więc taka historia. To dużo później się dowiedziałam, ale niesmak był olbrzymi. Jeśli chodzi o te importy, preordery, które teraz widać, no to jest różnie, ale zwykle sklepy piszą wprost, czy to będzie roślina zaklimatyzowana w Polsce przez kilka tygodni, czy nie. Moim zdaniem to jest fair, bo te ceny teraz nie są kilka razy wyższe niż na przykład na stronie Equagenery. Ja rozumiem, że oni na tym zarabiają, przesyłają, przepakowują. My, to znaczy kupujący, którzy chcemy kupić jedną roślinę, no to po prostu kupują jedną i nie muszą się bawić z tym po prostu całym zamawianiem i dosyć drogą przesyłką, więc rozumiem, że no po prostu narzucają sobie marżę. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale kiedyś to wiecie, to w ogóle nie wiadomo było, skąd te rośliny są. Z Indonezji też były takie historie, ale ja z Indonezji tylko raz zamawiałam i ten import był beznadziejny. Już nigdy później z Indonezji nie zamawiałam. Rozmawiałam też na ten temat z Emilią. Emilia ma dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o anturia, niż ja. Mówiłam wam o Emilii wielokrotnie, mam od niej dużo sadzonek, Dark Phoenixa i innych takich, powiedzmy, trochę droższych roślin. No i Emilia właśnie powiedziała, że to było wiele lat temu i to będzie. I po prostu trzeba kupować u takich osób, które mają dobrą renomę.
i raczej sklepy nigdy takie nie będą. Ja się tak nad tym trochę zastanawiałam i w sumie faktycznie chyba, jeżeli chodzi o polskie sklepy, to wszystkie mają coś tam za uszami. Nigdy, że nie ma takiego, wiecie, krystalicznego sklepu, który po prostu nie miał żadnego fuck-upu. Niestety. Dlatego, jeżeli chcemy kupować w sklepach, to no, musimy zaakceptować to, że różne rzeczy się dzieją, ale do tych sklepów wrócimy. Mam tutaj zapisane, co chcę dalej powiedzieć, chcę sobie przejść do następnego punktu. No właśnie, i teraz powiedzmy już idziemy trochę bardziej do czasów współczesnych i o roślinach z Azji. Anturia z Azji do Europy przybywały już od dawna, no bo przecież ludzie mają bardzo stare rośliny z Azji, mówię o anturiach, które tam były produkowane. Bardzo stare, no niektóre wiecie, po kilkanaście lat mają, to ja wtedy pewnie nie wiedziałam, co to jest anturium. Ale teraz pewnie sami wiecie, że jest zalew, po prostu jesteśmy zalewani roślinami z Azji i bardzo, naprawdę bardzo trzeba uważać i po prostu mieć w głowie, że jeżeli ktoś wam wciska, że to jest 100% papilaminum dark, żadna mieszanka i kosztuje, nie wiem, 500 zł, 600 zł, to na pewno nie jest to papilaminum, ponieważ papilaminum wciąż ma wartości czterocyfrowe, czyste papilaminum. I nie znajdziecie takich, które, no, może nasiona, oczywiście, tak? Może jakieś malutkie siewki, ale jeżeli ktoś wam proponuje sporą roślinę za kilkaset złotych, to nie jest czysta roślina. I ja wiem, że jak się wchodzi w świat roślin, w świat anturiów, to po prostu nie ma się takiej wiedzy. Nie ma się takiej wiedzy, no i jak ktoś widzi, że coś jest podpisane papilaminum X, to bardzo często nie wie, co to jest to X, że to X oznacza, że to już jest mieszanka. No i po prostu kupuje, bo się podoba, a później wychodzi coś zupełnie innego. I tutaj właśnie mam ten przykład. Już go pokazywałam wiele razy. Papilaminum Red Stem. Kupione jako papilaminum Red Stem, ale jak widzicie, nie ma to w ogóle wspólnego nic. No już po prostu nic z papilaminum Red Stem. Moim zdaniem to może być papilaminum krystalinum, no bo ma to takie fajne uszka, no ale unerwienie i w ogóle kształt i no wszystko to papilaminum Red Stem nie jest. Z drugiej strony też nie wygląda na papilaminum Red Stem. Ja kupując tą roślinę miałam świadomość, że może wyjść coś innego, chociaż muszę przyznać, że trochę się zawiodłam, że wyszło coś takiego. Jeśli chodzi o to papilaminum Red Stem, to w ogóle historia jest taka, że kupiło je sporo osób. Nie wiem, ile było tych sadzonek u sprzedawcy. Nie wiem, 5, 8, 10. Rozmawiałam z kilkoma osobami i każdy, ale to każdy ma inną roślinę. Po prostu każda wygląda inaczej. Jest jeszcze jedna taka trochę podobna do tej. Wydaje mi się, że Ewelina kupiła też papilaminum Red Stem i jej jest trochę bardziej papilaminu niż to. No, więc ja się śmieję teraz. To ogólnie nie była jakaś strasznie droga roślina. I tak jak mówię, ja to kupowałam ze świadomością, że to są rośliny z Azji. I to, że sprzedawca kupił pod taką nazwą, nie oznacza, że to wyjdzie. Oni, ja mam wrażenie, że tam w Azji to po prostu wciskają niezłe kity. Po prostu wszystkim. Kolejna historia to jest w ogóle gruby temat i to jest to, o czym powiedziałam, że powiem, jaki to jest sklep, czyli Downtown Plant Club. W zeszłym roku ja polecałam ten sklep, mówiłam, że w ogóle super, super sklep, no a teraz wychodzą brzydkie rzeczy, które się tam działy od dłuższego czasu. Ten sklep powstał chyba tak jakby w czasie pandemii jeszcze. No jak wiecie, wtedy bardzo dużo osób wkręciło się w rośliny, kupowało rośliny, kupowało dużo roślin, bo siedziało w domu, pracowali w domu, nie mieli co robić, irytowali się na świat, że nie mogą wyjść, no i uprawiali rośliny. Ja z Eweliną w zeszłym roku kupiłyśmy całą masę nasion z Downtown Plant Club o różnych nazwach, hybrydy i nie, i żadne z tych nasion nie dało to, czym powinno być. Każde wyglądało inaczej. I na grupie Anturium Europe, tak mi się wydaje, jeżeli wpiszecie sobie Downtown, to możecie przeczytać całą długą
rozmowę, mnóstwo komentarzy, również Polaków, że kupili jakąś roślinę, siewkę lub nasiono w zeszłym roku pod jakąś nazwą i to w ogóle nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Tam Ewelina też wrzuca swoje zdjęcia, chyba kosa. Ja się śmieję, że to jest king of something, bo no, to zupełnie nie wygląda jak kos, totalnie nie. No i mnóstwo osób tam wrzuca zdjęcia, no i tam ten właściciel zaczął coś tam pisać, przepraszać, wklejać to samo, te same przeprosiny pod każdym tym postem ludzi, którzy się skarżą, że dostali coś innego. Jeszcze w międzyczasie, w zeszłym roku, jakby na początku były czyste nazwy, czyli na przykład kos. Później zaczęli do tego kos dodawać X. Ogólnie nigdy nie chcieli pokazać mateczników tych roślin. I teraz słuchajcie, bomba. Oni skupowali nasiona również od ludzi z Europy. Wiecie, często jest tak, że ktoś ma całą masę nasion, których chce się pozbyć i oni to skupowali hurtowo. I tutaj znów nie będę mówić od kogo, ale kupili bardzo dużą partię nasion od pewnej osoby z Polski i nazwali je zupełnie inaczej, ale nie trochę inaczej, tylko zupełnie inaczej, tak jak im pasowało. Więc sami widzicie, że tu nie było przypadków. Oni po prostu chcieli sprzedać jak najwięcej tych nasion i roślin i zarobić jak najwięcej kasy. I ciężko powiedzieć, że to było zarabianie tylko na nieświadomych klientach, bo bardzo dużo osób, patrząc na duży, fajny sklep, to stwierdzali, no okej, europejski, więc na pewno osoba, która sprzedaje te nasiona i rośliny, wie, co sprzedaje. A tutaj kaka. No i teraz to zaczyna wychodzić i naprawdę to jest przykra sytuacja. Teraz ten sklep znowu w piątek, oni coś takiego mają, że mają takie dropy w piątki. Jestem ciekawa, jak to im się będzie sprzedawać. No myślę, że dobrze, bo to tak zwykle jest, że w małej grupie ludzie mówią o tym, co się dzieje, ale szerzej to jakoś tak niespecjalnie wychodzi, a jeżeli wychodzi, to szybko znika. Dlatego nagrywam ten film, bo po prostu mam nadzieję, że będzie on w jakiś sposób edukacyjny. Nie chodzi o to, żebyście nie kupowali roślin. Nie chodzi o to, żebyście, wiecie, nie ufali nikomu i nigdzie i w ogóle Boże, Boże, wszyscy nas chcą oszukać. Nie. Chciałabym, żebyście mieli świadomość, że anturia są specyficzne i trzeba się po prostu dopytywać. Dokładnie. Jaki jest matecznik? Najlepiej zobaczyć mateczniki. Mnóstwo osób w Polsce, którzy sprzedają rośliny, pokazuje mateczniki. Jeżeli wam coś nie pasuje, to po prostu nie bierzecie, a jeżeli wam się podoba, no to wiadomo, co będziecie mieli. Teraz przejdźmy do dwóch roślin, na których uważam, że byłam oszukana. Pierwsza, nie mam już tych roślin. Pozbyłam się ich, miałam wobec nich złe uczucia i stwierdziłam, niech sobie idą dalej. Pierwsza roślina, czyli Leuconerum kos. Kupiłam to w zeszłym roku, przyszło w strasznym stanie. Sprzedawczyni bardzo szybko, jak jej powiedziałam, że przyszło w ogóle żałosna sytuacja, jak ta roślina wygląda, to oddała mi szybko część kasy. No i wiecie, ja byłam, jeśli chodzi o to Leuconerum, to ja byłam taka, no może to jest Leuconerum kos, a może nie, no ale będę obserwować. No i to rosło, 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 no i zaczęło wyglądać jak Forgetti kos, czyli zupełnie inaczej niż Anturium Leuconerum wygląda. I po jakimś czasie, no to było kilka miesięcy temu, odezwała się do mnie Emilia, która powiedziała, że ta roślina wygląda jak jej hybryda. Ja w ogóle mam hybrydę Forgetti kos od kos X. Forgetti kos X od Emilii. No i ona mówi, to wygląda jak moja hybryda. Powiedz mi, od kogo to kupiłaś. I ja znalazłam w przelewach, od kogo to kupiłam. Okazało się, że tamta dziewczyna też kupiła te nasiona. I w ogóle na samym początku Emilia faktycznie w opisach aukcji mówiła, pisała, że to może być Leuconerum. Później to skasowała, bo stwierdziła, że na pewno nie. No ale wiecie, jeżeli sprzedajecie dalej jakąś roślinę i kupiliście ją pod nazwą, że może to być Leuconerum, Crystallinum albo Forgetti, no to dalej to sprzedajecie i piszecie, że to może być Leuconerum, Crystallinum, Forgetti, a nie wybieracie sobie najlepsze i piszecie, nie no, to chyba wygląda jak Leuconerum, to jest takie piękne, tak, to na pewno jest Leuconerum. Mam taką nadzieję. Później,
już po tej akcji z Emilią, jak już się dowiedziałam, że to nie jest to, to napisała do mnie ta dziewczyna. Czyli minęło wiele miesięcy od sprzedaży, później się nie odzywałyśmy. I napisała, jak tam ta moja sadzanka? Ja napisałam, że no spoko, tylko że to nie jest leukoneru, tylko forgeti. A ona, och, no to szkoda, miałam nadzieję, że to jest leukoneru. No jak ja bym sprzedawała rośliny, że mam nadzieję, to słuchajcie, jakie ja bym miała rośliny. Lepiej nie mówić. A kolejne oszukaństwo, moim zdaniem oszukaństwo, które dotknęło wiele osób jakby w tej naszej małej roślinnej, anturiowej społeczności, bo to jest mała społeczność. Naprawdę większość jakoś tam się zna, wie lub coś słyszało. No to jest ta welwetowa hybryda, która miała być jakąś mega złożoną hybrydą z krystalinu mred i nie wiadomo z czym, a okazało się hybrydą z forgeti. I teraz tutaj, gdybyście chcieli kiedyś kogoś oszukiwać, to nie róbcie hybryd z forgeti, bo to zawsze wychodzi. Po prostu, to jest tak mocny gen tego forgeti, że te liście w końcu zawsze się zamkną, więc starajcie się robić hybrydy z czymś innym, z czymś takim mniej oczywistym, wtedy może być na dłużej to oszukaństwo utrzymane. A tak swoją drogą, to teraz ta hybryda, którą ja kupiłam, czyli ta welwetowa hybryda, nazywa się welwetowa hybryda połączona z forgeti. Ale też widzę, że ludzie sprzedają też tą samą welwetową hybrydę, a oni, nie wiem, czy wiedzą, czy nie wiedzą, czy to jest połączone z forgeti, czy nie. Według mnie niektóre są, ponieważ widzę zdjęcia. No właśnie, i tutaj dochodzimy do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli tego, że ktoś kupuje jakąś roślinę o jakiejś nazwie. Na przykład Anturium Red Stem. Proszę bardzo, Anturium Red Stem. Ktoś to kupuje, nie zna się za bardzo na anturia i dopiero wchodzi w ten świat. Po kilku miesiącach to anturium rośnie, anturium red stem, według sprzedawcy. No i ta osoba sobie myśli, a utnę, potnę, będę mieć pieniądze, kupię sobie następną fajną roślinę, zwróci się, tnie i sprzedaje jako anturium red stem. Rozumiecie, co mam na myśli? Taki łańcuszek, że ta roślina idzie dalej i dalej i dalej i się sprzedaje pod niewłaściwą nazwą. Bardzo dużo osób robi to nieświadomie i zdaje sobie z tego sprawę. Ostatnio na grupie Polecam, nie polecam była taka historia nie anturium, jakiejś innej rośliny, która się okazała, że wiecie, rośliny bardzo drogiej, która się okazała rośliną totalnie popularną. I wiem, że jedna ze sprzedawców jakby szukała osób i zwracała pieniądze, więc jego totalnie fair się zachowała, no ale nie każdy dojdzie jakby do tej wiadomości, że sprzedają coś nie tak. Czasami na grupach to też widzę i ja już się w takich sytuacjach nie odzywam, bo to bardzo jest źle widziane. Czasami na grupach jest tak, że ktoś coś sprzedaje i pada pytanie, takie delikatne, czy to jest na pewno to, a może to jest coś innego, a może to jest połączenie z czymś tam. No i oczywiście, jeżeli ktoś kupił to pod taką nazwą, no to chce sprzedać pod taką nazwą i ciężko czasami zaakceptować, że roślina, którą kupiliśmy za grube bańki, no to jest po prostu jakaś zupełnie inna i dużo tańsza hybryda. Wróćmy do ekwagenery, bo tutaj są dwa bardzo ciekawe tematy. Jeden jest trochę przerażający, no a drugi taki typowy dla sprzedających na Instagramie. Chodzi mi o live ekwagenery, to będzie pierwsze, to jest to niehardkorowe. I to, że mnóstwo osób kupuje na tych live'ach i później dostaje totalnie inne rośliny. Totalnie inne. I to zwykle gorsze, brzydsze. I są już teraz takie ploteczki, już czytam i słyszę, ludzie też tam nie piszą, że oni pokazują te piękne, wielkie rośliny na live'ach, ale wysyłają jakieś tam, wiecie, kupy. To nie jest tak do końca, bo wiem, że mnóstwo osób dostało dokładnie te rośliny, które z live'ów sobie tam zamówili, kupili, ale też prawda jest taka, że ciągle ktoś dostaje nie to z tych live'ów, co powinno być. Myślę, że to jest po prostu wina jakiegoś tam roztrzepania, złego zapisania i tak dalej. Chociaż wiem, że czasami po tych live'ach ludzie piszą jeszcze kilka razy, że to właśnie ta roślina, którą kupiłam tak, czy na pewno tak. A potem przychodzi coś zupełnie innego. Ja nie kupowałam nigdy na live'ach. Jakieś te live'y, wiecie,
mi się tam nie chce siedzieć po prostu na tych live'ach, ja nie mam na to czasu. Ja rozumiem, że tam może być lepsza cena, są tam rośliny, których Equagenera nie wystawia na stronę, na przykład papilaminu. Zaraz przejdziemy do papilaminu. No ale to nie jest dla mnie, to nie jest sposób kupowania dla mnie. No i też to, że właśnie mogą być te pomyłki, no to jest takie trochę też dla mnie nie do końca, bo ja później nie chcę się bawić z tym odsyłaniem. Jakieś tam, wiecie, zwroty, to, tamto. Ja po prostu nie mam czasu na takie rzeczy, ja chcę robić fajne rzeczy w życiu, a nie zastanawiać się, jak rozwiązać problem złej rośliny, która do mnie przyszła. A teraz przejdźmy do tej bardziej mrocznej strony, chociaż nie jest pewne, czy Equagenera w tym uczestniczyła. Mam na myśli tą historię z Panamy, i nie tylko z Panamy, gdzie z lasów zostały po prostu powyrywane anturia. Chodzi chyba o anturium Dresleri i papilaminum. No i ogólnie według niektórych osób jest taka teoria, że papilaminum, które są teraz sprzedawane w Equagenerze, to częściowo są te anturia, które zostały po prostu wyniesione z lasu, czyli po prostu no, ukradzione. Equagenera wypowiedziała się na ten temat, temat papilaminum, które mają, że ich papilaminum pochodzą z roślin matek ze Stanów i że rośliny, które sprzedają, są z nasion. Czyli te duże ilości roślin, no to mają wiele matek, porobili sobie zapylenia i są siewki. No ale są osoby, które już zamówiły papilaminum kilka miesięcy temu nawet i te rośliny miały pieniek. No więc pytanie, dlaczego mają pieniek, jeżeli to są dopiero małe siewki lub średnie siewki? Czy akurat trafiło im się tak wspaniale, że dostali jedną z tych roślin matek pociętą? Czy może to jest właśnie z tych roślin, które zostały ukradzione? Ja nie wiem. Ja jakby tutaj obserwuję sytuację, no i na razie powiedzmy, że wierzę tej Equagenerze, bo czemu miałabym nie wierzyć? No nie ma żadnych dowodów. Nikt wprost nie napisał, że ma dowody, tak się stało, proszę bardzo, kupili, to są te rośliny. Możliwe, że nigdy się nie dowiemy, jaka jest prawda, no ale ja bym chciała wierzyć, że jednak Equagenera, która tam chroni te lasy deszczowe, wykupuje je, obsadza aroidami, tam storczykami, to mam nadzieję, że oni jednak nie kradną z innych lasów z Panamy roślin, żeby mieć możliwość uprawy papilaminum, no bo przecież mogą to papilaminum kupić w różnych miejscach. No ale jakby tutaj wchodzimy już po prostu w jakiś taki bandytyzm, więc przejdźmy do kolejnej części mojego filmu. A w kolejnej części mojego filmu znów bardzo ciekawy temat, czyli Anturium Delta Force. Opowiadałam wam w zeszłym roku o Anturium Delta Force, że jest to bardzo wyjątkowa roślina, jest jedna roślina prawdziwa jakby Delta Force i cała reszta Delt, która jest na świecie, powinna pochodzić z tej rośliny ścięcia. Oryginalnie ona rośnie sobie wciąż w Stanach w ogródku, no i wciąż jest cięta. No ale wiadomo, ludzie chcieliby, żeby ta roślina była bardziej dostępna. W Azji od lat jest tworzona taka hybryda, bardziej lub mniej podobna. Różnie to bywa, zależy na jaką roślinę się trafi. A ja już od co najmniej roku słyszałam, że Delta jest w in vitro. No i byłam ciekawa w ogóle jak to, że co, no sprzedali te prawa. No bo wiecie, to jest tak wyjątkowa roślina, że to nie będzie tak, że proszę bardzo, róbcie sobie in vitro. Zresztą wątpię, żeby na przykład dr Block nie miał zysków z in vitro ze swoich hybryd. No przecież jest mnóstwo hybryd doktora Blocka w in vitro, no na pewno na tym zarabia. No ale dobra, no słyszałam, jakby zapomniałam o tym. Później znowu jakoś tak na początku roku słyszałam, że już niedługo wyjdzie Delta z in vitro, no i wyszła. Wyszła w Harmony Plants i tam w ogóle oczywiście była drama, ponieważ Harmony Plants zamiast napisać normalnie po angielsku opis, to napisali po niemiecku, bo to niemiecki sklep. I ludzie,
którzy, no wiadomo, cały świat nie mówi po niemiecku, zaczęli sobie tłumaczyć w translatorze, co tam jest napisane, i wyszło na to, że sadzonka, z której jakby rozpoczęta to in vitro, była kradziona. Później jakoś tam zmienili słowo, ale wciąż nie napisali po angielsku. No i wiecie, po prostu drama naprawdę na cały świat. Ja to obserwowałam i w Europie, co ludzie pisali, i w Polsce, i w Stanach. W Stanach szczególnie, ponieważ no jakby oni mają największą łatwość kupienia Delty, no bo Delta jest ze Stanów. Są różne teorie na temat Delty z Harmony Plants. Po pierwsze, z in vitro. Pamiętajcie, z in vitro. Po pierwsze, że naprawdę to była kradziona roślina. Znaczy kradziona w takim sensie, że nikt nie miał pozwolenia, żeby zrobić deltę, ale że to in vitro faktycznie jest tej oryginalnej delty. Druga teoria jest taka, że ta delta została stworzona w Azji. To znaczy, bo tam jest taki napis, że jakby Harmony Plants sami tego nie stworzyli, tylko w laboratorium, z którym współpracuje. Nie napisali, skąd jest to laboratorium, no i teoria jest taka, że laboratorium azjatyckie narobiło delt, no i tam podzieliło się, czy tam no, Harmony Plants kupiło jakąś tam ilość. Jeśli chodzi o komentarze ze Stanów, to tam mało kto wierzy w to, że to jest prawdziwa delta. Ja nie wiem, ciężko mi ocenić, bo nigdy prawdziwej delty na żywo nie widziałam. No to są moluszki, wiecie, to są sieweczki, więc też ciężko dopatrywać się tych cech charakterystycznych. Nie wiem też do końca, jak działa in vitro. Tu wchodzimy w dział, na którym się totalnie nie znam i nie wiem, jak będą dokładnie wyglądać te rośliny z in vitro. Czy to będą idealne kopie delty, czy nie do końca? Czy one mogą wyglądać zupełnie inaczej? Bo może tak. Jeżeli znacie się na in vitro, wiecie coś więcej, to proszę napiszcie. Jestem bardzo ciekawa, jak po prostu, no to jakby nigdy się tym nie interesowałam, troszeczkę czytałam, ale moja wiedza jest minimalna. I to jest coś takiego dziwnego, że mnóstwo jest takich jakby niedomówień w tej kwestii, tej delty. Oni nigdy wprost ci nie wypowiedzieli, tak, to jest delta, po angielsku, wiecie, żeby każdy to mógł zrozumieć, tak, to jest delta, mamy ją stąd i stąd, produkujemy ją, nie wiem, w Europie lub nie, tego na pewno nie powiedzą, tego na pewno nie powiedzą. No ale wiecie, żeby po prostu ci, którzy chcieliby kupić, no to mieli taką pewność, że to no faktycznie jest ta delta. Coś wyjątkowego. Ten temat też będę obserwować, bo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Naprawdę intryguje mnie to, dlaczego to w taki dziwny sposób po prostu wyszło. Jeszcze a propos nazewnictwa, będą dwie rzeczy. Po pierwsze, wydaje mi się, że błąd w jednym z polskich sklepów. A propos Anthurium Besse AFF, ja bym do tego nigdy nie doszła. Ktoś pod moim filmem zapytał się, czego hybrydą jest Anthurium Besse AFF. No i ja powiedziałam, że to właściwie nie wiadomo do końca, co to jest to Besse AFF. Prawdopodobnie za jakiś czas będzie miało swoją nazwę, że to nie jest hybryda. No a ta osoba odpowiedziała, mówiąc, że na pewnej stronie jest napisane, że Anthurium Besse to jest Anthurium Forgetti Luxurians. Co jest totalnym absurdem, no bo nawet jakby się chciało dopatrywać, że to jest Forgetti Luxurians, chociaż oczywiście nie jest, no to Anthurium żadne Anthurium Besse nie ma nic wspólnego i z Luxuriansem, i z Forgetti. No ręce mi opadły, sprawdziłam to i no jestem prawie pewna, że tutaj to jest kwestia tego, że pewnie ktoś robił opisy, wklejał, no i tak się wkleiło pod to Besse, chociaż tam jest chyba trzy Anthurium Besse, trzy wielkości i pod każdym jest ten opis, no więc to takie jest zastanawiające. No i tak sobie myślę, w jak wielu sklepach są takie błędy. I tu znowu wracamy do osoby niezbyt doświadczonej, która wchodzi w świat anturiów i która chce sobie coś kupić. No i sobie mówię, o, Anthurium Besse AFF, to jest Anthurium Forgetti Luxurians. Patrzy na Anthurium Forgetti Luxurians, no i sobie myśli, no jak to połączę, to będzie fajne. No ale nie będzie, bo to nie jest Anthurium Forgetti Luxurians. A na koniec drama ostatnich dni, czyli drama z Red Spiderem. Tutaj znowu chodzi o nazewnictwo i wciąż ja do końca nie mogę zrozumieć, dlaczego sklep zrobił w ten sposób. Rozmawiałam ze sklepem. Powiedziałam, że będzie tutaj na filmie i powiedziałam jakby, że się wypowiem na ten temat. Chodzi o to, że sklep polski kupił sadzonki od ogrodnika w Europie.
i sklep tam pojechał, wybrał sobie sadzonki, wrócił i wrzucił je pod nazwą Red Spider Hybrid. Nie będę tutaj wklejać screenów, bo będziecie wiedzieli, o jaki sklep chodzi, chociaż pewnie część wie. No i co jest w tym nie tak? Według mnie, no nie tak jest to, że to nie jest nic związanego z Anthurium Red Spider. Rodzice są ściągnięci z Azji. Wyglądają tak trochę dziwnie, to znaczy jednym rodzicem jest Anthurium Magnificum, chyba Dark jest tak nazwany, drugie Forgetti. To Magnificum wygląda dziwnie, więc już tutaj, skoro nie wiadomo z czego powstało, to jest jakiś no ID. I do czego dążę? Pewnie rozumiecie, że w nazwie, w tytule powinno być Anthurium albo no ID, albo tak jak kupili, czyli Anthurium Magnificum Dark, Anthurium Forgetti. I może być w opisie oczywiście, że jest to niesamowita hybryda, najpiękniejsza na świecie, która wygląda jak Red Spider i na pewno wyjdzie coś z tego wspaniałego. No ale tego nie ma. Czyli w tytule, w nazwie jest Anthurium Red Spider X. No i teraz, czy nie X, hybryda. No i teraz, znowu, ja bym tego nie kupiła, ja bym spojrzała i stwierdziła, no dobra, ale to jest Anthurium Magnificum Forgetti. Ale osoba, która się nie zna, wpisuje sobie Anthurium Red Spider, widzi Anthurium Red Spider, bardzo droga hybryda, złożona. No i to kupuje. I to znowu wracamy do tego, że małe Anthuria mogą być do siebie bardzo podobne. Nie wiadomo, totalnie nie wiadomo, co wyjdzie z tego. Wiadomo tylko tyle, że na pewno będzie gen Forgetti, bo gen Forgetti pokazuje się zawsze. Ale czy to dalej będzie chociaż trochę przypominało Red Spidera? Nie wiadomo. I ogólnie sklep powiedział, że on się nie zgadza z tym, że to jest hybryda Magnificum Forgetti. Według nich wygląda to trochę jak Red Spider. To jest dla mnie po prostu nie do zaakceptowania, bo w ten sposób ja mam kilka Red Spiderów. Ja mam kilka roślin, które dają ten taki efekt czerwonego oczka, unerwienia Red Spidera. Szczególnie młode rośliny tak mają, a potem z tego wyrastają. I ogrodnik wprost napisał, to wam wkleję, że sprzedał hybrydę Magnificum Dark Forgetti, nie Red Spidera. I moim zdaniem tak sklep powinien dalej sprzedawać, bo jakby ja rozumiem, że można mieć dużą wiedzę na temat anturiów, ale nawet ludzie, którzy od kilkudziesięciu lat uprawiają anturia, odkrywają anturia, nie nazwaliby jakiejś przypadkowej hybrydy Red Spiderem, dodatkowo wiedząc, jak wyglądają rodzice, to już tym bardziej. I jeszcze tutaj jakby na zakończenie, ja tak jak mówię, rozmawiałam ze sklepem i dostałam taką wiadomość, że nie chodzi o nazwy. Właśnie chodzi o nazwy. Właśnie chodzi o nazwy, bo później ta hybryda idzie dalej jako to nieszczęsne Red Spider, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, a to nie jest Red Spider. To jest Anthurium Magnificum Dark lub jakieś no ID, no ale niech będzie już to Magnificum Dark połączone z Forgetti. No i jeszcze jedna rzecz, którą robią sprzedawcy, ale świetnym przykładem, i tutaj powiem nazwę, jest Kartel. Kartel, możecie go znaleźć na Instagramie. Kartel ogólnie robi coś takiego jak Equagenera, czyli można u nich zamówić, oni to przesyłają do Europy, nadają paszporty i przesyłają dalej. I chyba teraz w tym momencie zajmuje się w Europie tym Harmony Plants. Kartel ekstremalnie przerabia zdjęcia, ale to ekstremalnie. Po pierwsze robią ładne zdjęcia, i to już by wystarczyło, to jest sklep, ale nie. Oni jeszcze je przerabiają, więc to unerwienie, ciemność, to jest po prostu, wiecie, widzicie mrok, o mój Boże, jakie to jest niesamowite. Wiecie, no na przykład tutaj, proszę bardzo, to jest piękna, ciemna hybryda. W tym momencie pewnie wygląda dosyć jasno, no bo jest tu wszędzie jasno, ale w odpowiednim świetle można uchwycić, że to jest naprawdę ciemne. Nawet w zwykłym zdjęciu, zwykłym telefonem można zrobić i jest super, naprawdę nic więcej nie trzeba, a szczególnie w sklepie, no bo w sklepie chcemy
widzieć, co kupujemy tak naprawdę, jak to wygląda, ale nie. Kartel z tego zrobiłby czarny liść z żółtym lub pomarańczowym unerwieniem. I to jest po prostu niesamowite. Nie wiem, czy pamiętacie historię tego, Boże, Stingraya. Jak przyszedł Stingray całkiem zdechły, no to jak ja zobaczyłam zdjęcia, które ci moi znajomi mi wysłali, żeby pokazać, co kupili, a co przyszło, to po prostu to mi wybuchła głowa zupełnie. To było coś totalnie innego. To znaczy, roślina wyglądała mniej więcej tak samo, ale kolory były zupełnie zmienione. Więc kartel robi to hardkorowo, sporo sklepów lekko podkręca, a niektórzy robią po prostu dobre zdjęcia w dobrym oświetleniu, no i wtedy po prostu jest dobre zdjęcie w dobrym oświetleniu i roślina wygląda tak, jak powinna być, na dobrym zdjęciu, w dobrym oświetleniu. I na tym chyba zakończę. Przydałoby się jakieś podsumowanie, prawda? Co mogę Wam powiedzieć? Przede wszystkim bądźcie ostrożni, szczególnie jeżeli zaczynacie swoją przygodę z anturiami. To nie jest tak, że te hybrydy są złe, tylko po prostu moim zdaniem warto wiedzieć, co macie. Dlatego, jeżeli kupujecie rośliny od prywatnych osób na grupach, to proście o matecznik. Jeżeli to są nasiona, to proście o rodziców, żeby zobaczyć mniej więcej, co z tego może wyrosnąć. Jeżeli kupujecie rośliny, wiedząc, że są to rośliny z Azji i na przykład kupujecie papilaminę za 400 zł, to miejcie świadomość, że to nie jest czysta papilaminum. Papilaminum czysta kosztuje 4000 i takie są ceny. Możecie kupić taniej nasiona. Teraz Equagenera chyba wprowadziła te swoje papilaminum za 1200 zł czy coś takiego. Wyglądają bardzo ładnie, ale też ja nie mam pewności, czy to jest czyste papilaminum. Co jeszcze? Pamiętajcie, że możecie sami zamawiać z Equagenery bez żadnego problemu i ogólnie ze sklepów europejskich nie musicie mieć żadnego pośrednika. Jak również, jeśli chodzi o Azję, to coraz więcej sklepów pojawia się takich jak Equagenera, które przysyłają rośliny do Europy i tam jakiś pośrednik je przepakowuje i wysyła już z paszportami, więc nie musicie mieć żadnych pozwoleń na importy. No i tak właśnie na przykład działa też kartel, jeśli chodzi o Azję. Więc jeśli chcecie zamówić większą ilość roślin, to wcale nie musicie robić tego przez polski sklep czy jakiegoś pośrednika. Możecie to zrobić sami i to do Was przyjdzie na pewno. Oczywiście prawdopodobnie jest tak, że ja znów kupię coś, co się okaże czymś innym. Dla mnie to jest trochę nieuniknione już w tym momencie, no właśnie przez to, że tak dużo tych hybryd się tworzy, ale chciałabym mieć świadomość, że jeżeli kupuję jakiś miks, to wyjdzie ten miks. Jeżeli kupuję coś, co jest X-em, to mam świadomość, że mogą wyjść z tego różne rzeczy, czasami nie wiadomo co. Jeżeli kupuję no ID, no to mam niespodziankę i wyjdzie cokolwiek. Bądźcie ostrożni przy zakupach. Rozmawiajcie z roślinnymi znajomymi, którzy na przykład mają większą wiedzę niż Wy. Pytajcie się, jeżeli chcecie kupić droższą roślinę, od kogo można kupić, ponieważ w Europie jest mnóstwo prywatnych sprzedawców z pięknymi kolekcjami, którzy sprzedają swoje rośliny czyste i lub drogie hybrydy. I jeżeli już wchodzicie w ten anturiowy świat, to starajcie się chociaż troszeczkę edukować, bo dzięki temu możecie uniknąć rozczarowań. Nie wiem, jak wyszedł ten film. Mam nadzieję, że nie tak najgorzej. Przeszłam przez wszystkie punkty, które sobie zapisałam. Opowiedziałam moje historie, opowiedziałam historie innych osób i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Liczę na odzew w komentarzach. Nie jest to taki, wiecie, luźny, fajny film, który pasuje każdemu. Pewnie niektórym sklepom nie będzie pasował, no ale myślę, że jakby większa wiedza kupujących oznacza również wyższą jakość tych sklepów. Więc w końcu wyjdzie to na plus i dla nas kupujących, i dla sklepów sprzedających. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!